Mężczyzna poszukiwany listem gończym zatrzymany. Policjanci podsumowali wakacje na mysłowickich drogach. Oficjalnie otwarto park Promenada. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień i TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. Kryminalni z Mysłowickiej Komendy zatrzymali kolejnego mężczyznę poszukiwanego listem gończym, 26-latek, który nie powrócił do więzienia po przerwie w odbywaniu kary i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został namierzony i zatrzymany w jednym z warsztatów samochodowych w Sosnowcu. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie do odsiadki zostały mu 3 lata. Kara za niewrócenie do więzienia może zostać zwiększona o dodatkowy rok. Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla wszystkich policjantów, a w szczególności dla pionu ruchu drogowego. W trakcie minionych wakacji policjanci ruchu drogowego odnotowali na ulicach naszego miasta 9 wypadków i 144 kolizje. Są to lepsze dane niż w roku ubiegłym, kiedy doszło do 11 wypadków i 205 kolizji. Z dalszej jazdy stróże prawa wyeliminowali 29 kierujących pod wpływem alkoholu i zatrzymali 809, którzy zbyt mocno naciskali na pedał gazu. Choć mieszkańcy cieszą się nim już od jakiegoś czasu, w czwartek odbyło się oficjalne otwarcie parku Promenada po remoncie. Za prawie 5 800 000 zł Promenada zmieniła się nie do poznania. I choć nowym parkiem mysłowiczanie cieszą się już od miesięcy, w czwartek 9 września nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy dowiedzieli się o tym miejscu, o historii, o tym, że zostało one odrestaurowane. Również zapraszam do Źródełka, które jest takim miejscem szczególnym, miejscem historycznym. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, katowickiego IPN-u, Orkiestra Dent, KWK Mysłowice Wesoła oraz mieszkańcy i młodzież, która poznała przy tej okazji historię promenady. Było to miejsce istnienia najpierw więzienia policyjnego, zastępczego więzienia policyjnego, a potem obozu pracy. Dzisiaj to miejsce w niczym nie przypomina miejsca obozu. Na terenie parku powstały stawy wraz z mostkiem zakochanych, tarasem widokowym i fontannami. Przy nowych alejkach stanęły ławeczki, kosze na śmieci i latarnie. Są też miejsca do grillowania, plac zabaw i parking od strony ulicy Portowej oraz symboliczny ogród róż. Od momentu, kiedy władze samorządowe Mysłowic podjęły decyzję o renowacji, o odrestaurowaniu tego terenu, zwracaliśmy uwagę na to, by zachować tu pewien element tamtej historii, trudnej historii Mysłowic i również upamiętnić ofiary. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to się stało. Powstał piękny obiekt, a w jego strukturze symboliczne mury przypominające o istnieniu baraków obozowych. O wydarzeniach, które miały tu miejsce, będzie niebawem przypominać specjalna strefa pamięci. Na murach zawisną tablice z nazwiskami około 2,5 tysiąca osób, które straciły tu życie. Pojawią się nazwiska w fajnej formie graficznej, bo chcę to zrobić na szkle hartowanym, taki drukowany od jedno za drugim, tak jak to w tych amerykańskich miejscach pamięci się odbywa, przetykane tylko datą urodzin i zgonu. Choć dziś promenada jest miejscem odpoczynku, będzie przypominać mieszkańcom o tragicznej części historii naszego miasta. Zyskaliśmy więc nowy park rekreacyjny w ważnym historycznie miejscu. Dzięki staraniom mysłowickiego detektywa historycznego i Muzeum Miasta Mysłowice, słynne mysłowickie lwy powróciły do Źródełka na promenadzie. Legenda głosi, że po utworzeniu Kąta Trzech Cesarstw ich władcy wznieśli tu źródlaną wodą toast za to wydarzenie. Formę, jaką znamy obecnie, Źródełko na promenadzie przybrało najprawdopodobniej w latach 60. ubiegłego wieku. Dziś, dzięki wspólnej pracy mysłowickiego detektywa historycznego i Muzeum Miasta Mysłowice, znów wygląda pięknie. Dostałem fotografię, które wykonał Jan Zięba, nieżyjący już niestety, i na podstawie tych fotografii, które on wykonał prawdopodobnie w latach 70., ewentualnie na początku lat 80., no odtworzyłem proporcje, kształt i niektóre cechy tego lwa ostatniego. Największą trudnością było odwzorowanie lwiej paszczy, bo na żadnym ze zdjęć nie widniała ona od przodu. Pan Leonard musiał więc improwizować.
Jest on zresztą twórcą odlewów wszystkich rzeźb na postumencie. Lwy są odlane z białego cementu, więc nie jest to metal kolorowy i w tym momencie możemy je powielać. Forma jest cały czas. Montowane jest to poprzez śruby i kotwy chemiczne. Rzeźby są pokryte farbami, które imitują metal i zabezpieczają cement przed wpływem warunków atmosferycznych. Największy lew został odtworzony po raz pierwszy, mniejsze po raz drugi. Zarówno na nie, jak i na głowę lwa autorstwa Adama Plackowskiego, z której tryska źródełko, wandale połasili się już kilka razy. Zupełnie niepotrzebnie. Informujemy, że nie ma takiej potrzeby, żeby to niszczyć, żeby to próbować ściągać. Nie jest to metal kolorowy, jest to biały cement. Moją rolą tutaj to w zasadzie jako artysty było zrobienie powłok lakierniczych, żeby to udawało metal. Chciałbym tutaj podkreślić, wiem, że koledzy już to podkreślali, że to nie jest z metalu, żeby nie próbowano tego przerobić na gotówkę. W ubiegłym tygodniu na swoje miejsce powróciły wszystkie rzeźby. Środki na odlanie form lwów pochodzą z funduszy MDH i prywatnych środków jego członków. Choć wiele lat temu przywódcy Prus, Austro-Węgier i Rosji podobno wznieśli nią toast, należy pamiętać, że dziś woda w źródełku nie nadaje się do picia. Natomiast cementowe lwy nie nadają się do spieniężenia, więc warto zostawić je w spokoju i dać mieszkańcom po prostu się nimi cieszyć. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Certyfikaty Cambridge rozdane. Motocykliści dla Pawełka. Górnik Wesoła powrócił na piłkarską mapę Mysłowic. Nawet najmłodsi wiedzą, jak ważna dla ich przyszłości jest nauka języków obcych. Znajomość języka angielskiego otwiera przed nimi drzwi zagranicznych uczelni i zwiększa szanse na znalezienie wymarzonej pracy. W mysłowickiej szkole językowej Wieża Babel wręczono certyfikaty Cambridge. Celebrowanie sukcesów to ważna część edukacji. Motywuje do dalszej nauki, pozwala pochwalić się osiągnięciami i poczuć, że ciężką pracą możemy zdobyć, co tylko chcemy. W takiej atmosferze kilkudziesięciu uczniów szkoły językowej Wieża Babel odebrało 4 września certyfikaty Cambridge. W większości te egzaminy były zdane na 100%, co bardzo mnie cieszy. 51 osób odebrało certyfikat, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to więcej osób, ale przy okazji też chciałam powiedzieć, że można przyjść do naszej szkoły. Jakby nie trzeba być naszym uczniem, żeby zdawać certyfikaty. Można przyjść z zewnątrz. Jako centrum przyjmujemy też osoby, które chcą taki egzamin tylko zdać, niekoniecznie do niego się przygotować u nas. Certyfikaty Cambridge potwierdzają znajomość języka angielskiego na kilku poziomach. W tym roku w naszym mieście testy zdawali uczniowie początkujący i ci na poziomie A2. Czy egzamin był trudny? Nie, raczej bardzo prosty. Według mnie też był prosty. Nawet najmłodsi wiedzą, jak ważna dla ich przyszłości jest nauka języków obcych. Znajomość języka angielskiego otwiera przed nimi drzwi zagranicznych uczelni i zwiększa szanse na znalezienie wymarzonej pracy. Chcieliśmy sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy, jeżeli chodzi o język angielski. A też chciałabym przystąpić do przyszłych egzaminów, ponieważ w przyszłości chciałabym studiować za granicę, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Podczas wręczania certyfikatów uczniom towarzyszyli rodzice, którzy nie kryli wzruszenia i dumy. Ja myślę, że to jest takie niezależne sprawdzenie wiedzy dziecka. Tutaj możemy sobie sami jakoś oceniać, ale to jest jakieś obiektywne potwierdzenie tego, tak naprawdę, co umie. Podsumowują wyniki naszych dzieci, dają im wiarę w siebie. No i przede wszystkim nam, rodzicom, pokazują, że dziecko jednak osiągnęło pewien poziom znajomości języka angielskiego, gdzie czasami sobie tego nie uzmysławiamy tak wprost. Uroczystość uświetniły występy muzyczne i taneczne. Dzięki wspólnemu uczczeniu sukcesu uczniowie rozpoczną teraz nowy semestr nauki angielskiego pełni zapału i wiary we własne możliwości. Nowy i większy wózek dla dorastającego chłopca. Taki cel przyświecał organizatorom festynu połączonego ze zlotem motocyklistów w Parku Słupna. Na pomysł zbiórki i funduszy wpadli motocyklowi dawcy szczęścia wraz z fundacją Bajtel Mysłowice Pomagają. Najpierw efektowna parada ulicami miasta, a później pokaz motocyklowy połączony z festynem na zakończenie lata, który odbył się 4 września w Parku Słupna. Wszystko dla 13-letniego Pawełka z rodzinnego domu dziecka, aby zebrać fundusze na zakup nowego wózka inwalidzkiego. Na pomysł zbiórki funduszy wpadli motocyklowi dawcy szczęścia wraz z fundacją Bajtel Mysłowice Pomagają, których Pawełek jest podopiecznym. Generalnie rozchodzi się o pomoc dla Pawła, trzeba mu kupić nowy wózek inwalidzki. W porozumieniu z fundacją Bajtel
robimy to, po prostu musimy to zrobić dzisiaj. Nie ma czasu na zwłokę, a my robimy swoje, to co zawsze, no, my dajemy szczęście. Motocykliści poznali chłopca kilka lat temu dzięki organizowanej co roku akcji Moto Mikołajów, podczas której odwiedzają m.in. rodzinny dom dziecka w Brzezińce. Paweł urodził się jako dziecko zdrowe. Jak miał 3 miesiące, zachorował na posocznicę. Lekarka leczyła go na zapalenie opon mózgowych. Po 3 miesiącach ujawniły się ropnie na rdzeniu kręgowym i była operacja. Operacja się skończyła tym, że Paweł niedowład kończyn dolnych, dlatego jeździ na wózku. Nowy i większy wózek dla dorastającego chłopca na pewno pozwoli mu na swobodniejsze poruszanie się. Obecnie Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają podlicza zebrane środki. Ich sumę poznamy już wkrótce. Na motocyklowe zakończenie lata zjechali się też grupa Watacha z Sosnowca, Czoper Świony ze Świętochłowic i inni motocykliści. Nie zabrakło też kiermaszów, ciast i licytacji fantów, z których dochód zasili zakup wózka, a także pokazów jiu-jitsu czy tresury psów. Na zakończenie festynu mysłowiczanie mogli posłuchać występów zespołu Galchan i Straszni Panowie Dwaj. Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy, wynika, że na festynie zebrano kwotę 8831 zł i 80 groszy. Oczywiście wielkie podziękowania dla mysłowiczan za dobre serce i hojność. Przed kilkoma laty Górnik Wesoła został wycofany z rozgrywek Ligi Okręgowej. Teraz powrócił, reaktywowany wraz z Akademią Piłkarską. Była radość i euforia. 4 września drużyna seniorska Górnika Wesoła po kilku latach przerwy zagrała pierwszy mecz ligowy w B-klasie, rywalizując z drużyną Kolejarz 24 Katowice. Inauguracja sezonu była połączona z festynem dzielnicy, które odwiedziły tłumy fanów spragnionych piłkarskich emocji. Przed kilkoma laty Górnik Wesoła został wycofany z rozgrywek Ligi Okręgowej. Tym bardziej cieszy, że klub został reaktywowany wraz z Akademią Piłkarską. Połączyliśmy grupy dziecięce Górnika 09 Mysłowice oraz Górnika Wesoła. I nazwaliśmy to jako Akademia MKS Mysłowice, czyli Miejski Klub Sportowy Mysłowice. Nie będziemy rezygnować z tradycji klubowych i między innymi dzięki temu po 6 latach nieobecności Górnik Wesoła wraca na piłkarską mapę jako drużyna seniorska. Drużyna w większości składa się z zawodników z dzielnicy Wesoła. Są to chłopcy, którzy rozpoczynali tutaj swoje piłkarskie przygody. Jakie plany ma klub? Zająć jak najlepsze miejsce. Ja mam bardzo dużą kadrę, będę tą kadrą rotował. Dla mnie najważniejszy jest rozwój piłkarski zawodników i dlatego nacisk kładziemy na Akademię Piłkarską przede wszystkim chcemy rozwijać dzieci i młodzież, która może zasili w najbliższych latach tą drużynę seniorską. Górnik Wesoła wygrał z Kolejarzem 24 Katowice 2-0, zdobywając pierwsze 3 punkty po powrocie do rozgrywek ligowych. Czego życzyć młodym piłkarzom w rozpoczętym sezonie? Samych plusów, jak największych sukcesów, a przede wszystkim prowadzenia tej bardzo dobrej działalności wychowawczej. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Na kolejne spotkanie zapraszam za 7 dni. Życzę spokojnego, słonecznego tygodnia i do zobaczenia.